I to miało różne skutki. Dlatego, że po pierwsze chodziło o taką rzecz, żeby w jakiś sposób archidiecezja lwowska była kontynuowana. To była troska o powołania kapłańskie. I jak wybuchła wojna, to on udzielał kilkakrotnie dyskretnie święceń różnych stopni diakonatu, kapłaństwa, taka, żeby kto będzie mógł, żeby mógł zostać kapłanem. Myśmy dostali kilka wagonów i tym transportem jechali przełożeni niektórzy i profesorowie, siostry Boromuszki, które opiekowały się w seminarium, no i coś, 30 kilku naszych braci. Podróż trwała, proszę Państwa, tydzień. Myśmy przyjechali do Kalwarii 20. To były wagony do przeważenia towarów, a nie ludzi. Także myśmy jechali tam, cośmy zabrali. Każdy z nas miał taką zrobioną paczuszkę z drewna, no i tam konieczne swoje rzeczy miał. Przyjechaliśmy tutaj do seminarium, zimno, nie ma czym palić. Ostatnia msza święta była w katedrze w dniu Wielkanocy. Ja na tej mszy świętej byłem, wysłuchałem kazania, no to było coś dziwnego. Radość wielkanocna, a tu wielki smutek, że arcybiskup odjeżdża, a my niedługo też wyjedziemy. Podczas tych przesłuchań to władze bardzo jeszcze dążyły do tego, ażeby on podpisał, że dobrowolnie wyjeżdża. Inaczej arcybiskup nie chciał zgodzić i nie podpisał tego. Trzeba by było mieć dużą siłę psychiczną, żeby to wszystko znieść i nie obnosić się z tym. Ksiądz arcybiskup wieczorem 26 kwietnia 1946 roku został przetransponowany dyskretnie do pociągu, bo władze chciały to zrobić hucznie i z orkiestrą. I kiedy byli w tym transporcie, to ludzie przyszli rano i przynieśli im śniadanie. A ci się zlękli, że będzie manifestacja i wtedy pociąg odjechał. Kiedy w 1946 roku arcybiskup został wysiedlony, czy wyrzucony z Lwowa, tak trzeba powiedzieć, to nie był żaden wyjazd dobrowolny, on wyjechał do Polski i przyjechał na teren archidiecezji lwowskiej, która leżała w Polsce Ludowej. To był powiat Lubaczów w całości i część powiatu Tomaszów Lubelski, chyba ich Hrubieszów, z samej granicy. I tam zamieszkał w miasteczku, no największym wtedy, to był Lubaczów. Tam powstała kuria i nazwano tą część administracyjną archidiecezja w Lubaczowie. Ale wszyscy wiedzieli, to jest archidiecezja lwowska, siedzibą w Lubaczowie. I tutaj arcybiskup Bazia prowadził całą administrację diecezji lwowskiej. Większość księży lwowskich rozproszyła się po całej Polsce. I on z nimi miał kontakt, on tam ich jakoś wspierał duchowo. I tak samo dzięki tym księżom do 50 roku wspierał materialnie seminarium, które było w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Lubaczowie arcybiskup, no cóż, ja powiem tylko jedno, zadbał o to, żeby pewne rzeczy uchronić z domu biskupiego we Lwowie i powiem tak szczerze, miał tak samo szafę, która była pożyczona od jednego księdza. No tak, no ja mówię, to co było w Lubaczowie, to ja widziałem to wszystko. Tam była ciasnota, mieszkały dwie siostry, kanclerz mieszkał i arcybiskup, no i to i jeszcze przyjmowanie gości. Z jego przybycia bardzo cieszyły się siostry lubaczowskie w szpitalu oraz w zakładzie, który powstał dla opieki dla ofiar wojny, niedołężnych starców, osieroconych dzieci. I kiedy arcybiskup dowiedział się, jak niewiarygodnych warunkach ci ludzie żyją, to bezzwłocznie pospieszył z pomocą. Postarał się w Caritasie o odzież, o żywność, o lekarstwa. Mało. Osobiście odwiedzał tych ludzi.
Z jego inicjatywy w 1946 roku powstało w Lubaczowie pierwsze, a wkrótce drugie przedszkole. Pewnego wieczoru, kiedy byłem w seminarium duchownym, po nabożeństwie ojciec duchowny ksiądz Franciszek Misiąg ogłosił, że jutro w naszej kaplicy odprawi mszę świętą ksiądz arcybiskup Eugeniusz Baziak, wygnany przez Sowietów ze Lwowa. Zobaczyliśmy go w kaplicy w czasie mszy świętej. Jego osobowość robiła takie miłe wrażenie. Księdza arcybiskupa spotkałam w życiu po raz pierwszy, mając 6 lat, na ulicy Gliwickiego miasta. Po prostu szłam z mamą, która prowadziła wózek z młodszym bratem, i w pewnym momencie zatrzymała się obok nas limuzyna, z której wyszedł ksiądz arcybiskup. Podszedł do mamy, bo znali się z lat 30. ze Stanisławowa, gdzie ksiądz arcybiskup był proboszczem, a mama parafianką i należała także do sodalicji mariańskiej. Porozmawiali bardzo serdecznie, był zainteresowany tym, jak ułożyliśmy sobie życie po opuszczeniu Kresów, czy tato zdobył pracę. W każdym razie był ogromnie taki zainteresowany i taki, ja bym to tak dzisiaj, takim określeniem dzisiejszym powiedziała, taki ciepły i serdeczny. Gdyby Ojciec Święty patrzył się inaczej na ten wyjazd arcybiskupa, to nie zrobiłby tego, czego zrobił właśnie na prośbę kardynała późniejszego Sapiehy. Pisze tak Pius XII. Dlatego została teraz położona twojej trosce administracja apostolska krakowskiej archidiecezji. Tak się nie traktuje człowieka, gdybyś uważał, że ten człowiek opuścił. Nie. Tak się traktuje człowieka, który zawsze do końca, i to podkreśla tak samo kardynał Wyszyński, przeżywał swoje rozstanie z archidiecezją lwowską i który podczas swojej ostatniej rozmowy kardynałem Wyszyńskim dał wyraz temu, że naprawdę chce być wobec tych wszystkich ludzi, którzy przeżyli tragizm opuszczenia tych ziem, pozostać ich pasterzem. Ojciec Święty na prośbę kapituły mianował arcybiskupa Baziaka ordynariuszem, ale równocześnie miał mieć tylko tytuł administratora w Lubaczowie. I arcybiskup Baziak to musiał naprawdę ogromnie przeżyć. I dlatego prosił stolicę apostolską przez kardynała Wyszyńskiego, czy nie mógłby dalej zachować tego tytułu. Słynął ze swojej wielkiej stanowczości, że nie zmienia decyzji, nie da się manipulować, kierować. Natomiast ksiądz prałat Józef Majgier, z którym pracowałem w Wydziale Katechetycznym, mówił, że ksiądz arcybiskup Baziak, jakkolwiek nigdy nie cofał swoich decyzji, które wydał, to jednakowoż zawsze pytał się, radził w danych kwestiach jakichś ważniejszych. Kiedy zostałem przez niego wyświęcony na kapłana 29 czerwca 1952 roku, to wtedy zapytał mi się jako jedynego z całego roku, czy chciałbym studiować dalej, czy wolałbym iść do pracy duszpasterskiej. Powiedziałem, że wolę iść do pracy duszpasterskiej, bo już od tego siedzenia nad tymi skryptami już mnie tu kark boli. Więc ucieszył się z tego, bo był duszpasterzem i zależało mu na duszpasterstwie bardzo.
Ksiądz arcybiskup Baziak rzeczywiście stał się jedną z głównych postaci tak zwanego procesu kurii krakowskiej i jakby ten czas jego posługi tutaj w Krakowie zbiegł się z apogeum stalinizmu polskiego. Jesień 52 roku to jest czas próby frontalnego ataku na Kościół, a zwłaszcza uderzenia w biskupów. Zaczęło się wszystko od polityki wyznaniowej państwa, która rzecz jasna zmierzała do tego, żeby skompromitować Kościół w Polsce Ludowej. Rzecz miała bardzo mocne zaczepienie z punktu widzenia bezpieki, takie propagandowe. To znaczy na uchodźstwie utworzono Radę Emigracyjną, która współpracowała z częścią osób zaangażowanych w działalność niepodległościową w kraju. Problem polegał na tym, że w tej siatce punktów informacyjnych byli czasem także duchowni. Jednym z takich duchownych był ksiądz Józef Lelito. Na bazie jego zaangażowania postanowiono zbudować konstrukcję propagandową, która pozwoliłaby pokazać właściwie całą kurię krakowską jako element siatki szpiegowskiej. W istocie kontakty księdza Józefa Lelity, który był w czasie aresztowania wikarym w Rabce Zdroju, z kurią krakowską miały charakter, można powiedzieć, czysto zawodowy. To zainteresowanie arcybiskupem realizowane w ramach sprawy Kryptonim Wschód miało z jednej strony takie ostrze antylwowskie, czyli patrzono, jak zachowują się na terenie Polski Ludowej duchowni z byłych polskich kresów, a z drugiej strony chodziło o to, aby poprzez kompromitację arcybiskupa Baziaka rozbić krakowską kurię. Ksiądz Józef Lelito, będący kapłanem w parafii w Rabce, był jednym z elementów tej struktury, to trzeba sobie też jasno powiedzieć. W czasie rewizji prowadzonej u niego odnaleziono korespondencję z kurią krakowską i z duchownymi kurii krakowskiej. Bezpieka poszła tym tropem i właśnie dlatego 6 grudnia 1952 roku weszła do pałacu arcybiskupiego, dokonując gruntownego przeszukania. Zabrano całe, zdeponowane właśnie w archiwum kurii metropolitalnej, archiwum katyńskie tak zwane, a więc wszystkie te dokumenty i pamiątki, które zostały odnalezione w lesie katyńskim, kiedy Niemcy hitlerowskie zgodziły się na udział Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w ekshumacji polskich oficerów pomordowanych przez Stalina. To były bezcenne pamiątki, które po pierwsze stanowiły absolutnie rozstrzygający materiał dowodowy o tym, kto był autorem zbrodni na polskich oficerach. Dwie rewizje stały się pretekstem do tego, aby najpierw osadzić arcybiskupa Baziaka i jego sufragana biskupa Rosponda w areszcie domowym, a po kilkunastu dniach, w połowie grudnia 1952 roku, przenieść do aresztu śledczego przy więzieniu Montelupich w Krakowie i przez kolejnych kilkanaście dni więzić tam. Arcybiskup Baziak był człowiekiem niezwykle doświadczonym życiowo i to widać w jego postawie ze śledztwa. Przez niemal cały grudzień, kiedy arcybiskup jest przesłuchiwany, widać taką bardzo stałą jego gotowość do tego, aby chronić wszystkie osoby, które bezpieka chciałaby, żeby obciążył. Warto pamiętać właśnie o tej niezłomnej postawie arcybiskupa w czasie śledztwa. W wypadku arcybiskupa Baziaka można było mieć pewność, że bezpieka nie będzie w stanie go skłonić do tego, aby działał zgodnie z narzuconym przez nią scenariuszem, że nie będzie go w stanie skłonić do tego, aby zeznawał to, czego życzył sobie Józef Różański czy inni funkcjonariusze z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. To były bardzo ciężkie czasy decyzji krakowskiej, a jeszcze wcześniej proces kurii krakowskiej. Straszliwy proces, gdzie zapadały wyroki nawet śmierci czy dożywocia. Ci ludzie w 1956 roku zostali uniewinnieni. Arcybiskup Sapieha, kardynał Sapieha, był biskupem w Krakowie 40 lat, więc był bardzo kochany, a w Polsce uważany, do dzisiaj się mówi, ojciec ojczyzny. Ten tytuł był dla niego bardzo adekwatny, bo takim był, zwłaszcza w czasie II wojny światowej. Był niezłomny. Komuniści, pamiętając o doniesieniach z czasów II wojny światowej i jego pozycji społecznej, bali się go ruszyć. Słyszałem takie powiedzenie, lepiej nie tykać tego niedźwiedzia. Ale gdy umarł, odszedł, rozpoczął się proces kurii krakowskiej. Również próbowano uwięzić arcybiskupa Baziaka, wzięto go do więzienia. Na długie przesłuchiwania
podobno tam zesłabł w nocy, w czasie przesłuchiwania. Bali się, że będzie męczennikiem, go odwieźli tutaj na Franciszkańską i tutaj był uwięziony. Nikt nie mógł się z nim spotykać. Agenci UB przed drzwiami stali, nikogo nie dopuszczali. Został pozbawiony urzędu administratora na archidiecezji krakowskiej, zmuszony przez władze komunistyczne do opuszczenia Krakowa. Najpierw udał się do Krynicy, a potem zamieszkał w Tarnowie. 3 lata w takim odosobnieniu. W tym czasie również prymas Wyszyński został wypędzony z archidiecezji warszawskiej. Władze PRL-u zabroniły księdzu arcybiskupowi wstępu i do Lubaczowa, i do Krakowa. I wybrał wtedy Tarnów. A wybrał go dlatego, że tutaj po ewakuacji zamieszkała mamusia księdza arcybiskupa wraz z 3 córkami, a więc siostrami księdza arcybiskupa. Opiekę nad nimi również przejęły siostry tutaj z domu generalnego, dochodząc stąd na ulicę Limanowskiego 15. Pomimo, że po repatriacji kuria generalna zgromadzenia mieściła się w malutkim, jednopiętrowym domku, wygospodarowano dla księdza arcybiskupa malutki pokoik. A kiedy dobudowano 2. piętro, wtedy księdzu arcybiskupowi dano większe pomieszczenie i pozostał tam otoczony serdeczną i naprawdę czułą opieką sióstr aż do czasu, kiedy powrócił na stolicę krakowską. Podziwiałam jego dobroć i tą serdeczność i zainteresowanie się dobrze. Raz była właśnie w takim, odwiedziłam arcybiskupa. To też wypytywał mnie o różne rzeczy, opowiadałam, ale w tym czasie był dzwonek do... I siostra przychodzi i mówi, że przyszedł biedny i prosił o jakieś wsparcie, a zwłaszcza by mu chodziło, bo się zbliża zimno, żeby jakiś płaszcz. No i siostra przyniosła tych płaszcze, coś kilka na wieszaku i mówi, no i mówi ten Asio, a ojciec mówi nie, ten nie, bo jest już mocno sfatygowany, już nie jest taki... To trzeba dać taki najlepszy, bo biednemu trzeba dać dobre rzeczy. Dopiero odwilż 1956 roku zmieniła sytuację. Arcybiskupa mógł wrócić.